Możemy przystąpić już teraz do montażu drugiej warstwy izolacji. Jak widzicie, wełna już jest rozcielona aż do samego końca tego naszego pierwszego pola. Teraz będziemy już, tak jak mówię, układać drugą warstwę. Drugą warstwę już nie będziemy układać z rolki, ponieważ już nam się to zmniejszył rozstaw i tutaj będziemy ciąć wełnę już po długości na wymiar, który tutaj w tym momencie będzie nam pasował. Czyli bierzemy rolkę. Teraz możemy już uciąć, sprawić oczywiście najpierw tylko wymiar. Dodać 2 cm. Jak widzicie, ja sobie przygotowałem taką tutaj deseczkę. No ważne jest to, żebyśmy nożem nie jeździli po naszej membranie, bo możemy ją przerwać. Pierwszy kawałek jest zamontowany. Zobaczcie, to co wam mówiłem na wcześniejszym filmie. Po podwyższeniu deski oporowej. Ta pierwsza część deski była na grubość pierwszej warstwy izolacji. Ja sobie wcześniej dokręciłem ten kawałek, po prostu żeby zrównać się z drugą warstwą izolacji. Będziemy teraz docinać kolejny kawałek. Folię sobie ściągniemy, żeby nam nie przeszkadzała. W ten sposób będziemy już dokończać całe nasze pole.